Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tydzień temu, kiedy byliśmy w Krosinie u kolegi Sebastiana Wardęgi, mieliśmy możliwość obserwować przylotu u niego oryginalne gołębie pochodzące z hodowli kolegi Jarka Koniecznego z miejscowości Tarchały Wielkie. A dzisiaj właśnie przyjechaliśmy ten lot u niego zobaczyć. Wprawdzie byliśmy wtedy niepocieszeni, że kolega Arek nie był obecny u siebie na locie, tylko go obserwował go niejako przez telefon, to co mu syn, tutaj inni pracownicy, co tu byli, relacjonowali, bo perfidny plan synów, ten dzieci powiedzmy polegający na wysłaniu rodziców na weekend, na spa, zafundowanie w czasów, to się chyba sprawdził, czy nie? Zdemolowali dom? Niezupełnie. Niezupełnie, no ale się ten wszystko udało. Natomiast dzisiaj tutaj przyjechaliśmy do kolegi Arka zobaczyć przylot gołębi z lotu Ludwigsfelde, tak? To jest ile kilometrów? Ludwigsfelde 320 do 350 kilometrów. Tego rzędu? To jest ty dokładnie nie pamiętasz, do ciebie jest bliżej czy dalej? Bo nie pamiętam. U mnie jest średni. Średni taki pomiar, czyli widzimy w takim dystansie tutaj w oddziale 0,99 odolanów latają hodowcy. Przypomnijmy, hodowców tutaj w oddziale jest? Zrzeszonych jest ponad 100. Takich latających? Około 93. No to bardzo dobrze. I w tym momencie teraz na ten lot, który się odbywa, to jest u Was lot numer 3 czy 4? Jest to numer 4. 4. Drugie Ludwigsfelde. Drugie Ludwigsfelde. W zeszłym tygodniu było trzecie, czy wcześniej było? Nie. Nowa Sól, Ludwigsfelde i teraz mamy teraz też Ludwigsfelde. Oddział zaakuszował na ten lot ile gołębi? Nie byłem do końca, ale około 4000. 4000. Ty swoich ile dałeś na ten lot? 102. 102 sztuki, to jest od samego początku. Te 4 loty, straty duże są w tym roku u ciebie, czy nie? Tak, z tamtego lotu Ludwigsfelde było ciężko, było pod wiatr. Nie mam około 15 rocznych gołębi, w tym dwóch starych. No powiedzmy tak, ale to się tak kończy, jak się nie jest przygotowuje, to się jeździ do spa. Ale ogólnie przez te 4 loty zgubiłem jakieś ponad 20 gołębi. No tak, ale to mówię, a tam na tamtych lotach chociaż byłeś obecny, a teraz właśnie. Byłem, loty nie rozpieszczają, są w tym roku takie, jakie są. No. Walczymy, zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Tutaj, kiedy przyjechałem, teraz się znajdujemy, powiedzmy, jest taka piękna pogoda, pokażemy niebo, jak wygląda. Wprawdzie kolega Arek już, jak kiedy tutaj tylko wjeżdżałem, on był to około 10 minut temu, powiedział, że już pod wiatr jest lot. Znaczy czyli północno-wschodni wiatr jest, my mamy trzy, tak bym powiedział, lekko spychający pod wiatr. My mamy, no to jest Ludwigsfelde, położone jest na północ, północny zachód od Odolana. I teraz właśnie jest godzina 7, gdzieś 40, 7.50. Tak, o godzinie 7 zostały wypuszczone. Mi się udało z Warszawy, tutaj akurat z tej miejscowości do kolegi do Jarka jechałem, dość szybko zajechać, także dzięki temu będziemy mieli możliwość zobaczyć, co tutaj robi, jak te gołębie przylecą, co będą miały w pojnikach, co będą miały w karmikach. No a my jesteśmy bardzo zainteresowani tymi ziołami, jak on tutaj, czy on rzeczywiście stosuje, jak to podaje. Tam widziałem, już herbatę przygotował, będziemy, wprawdzie pokazywaliśmy już wcześniej, jak on to robi, ale nie ma tak jak na żywca go zaobserwować, tak, że tak powiem, znienacka. Także zachęcamy wszystkich do wspólnego z nami tutaj kibicowania koledze Arkowi. No obserwujemy, co tutaj kolega Arkadiusz robi. Tutaj widzimy, nalał sobie wodę. Woda czysta. Pociąg przejeżdża, on tam chodzi po gołębniku, z tego co widzę. Tutaj będą te gołębie przylatywać do tego gołębnika? Tak. Tamtą wodę do czego użyłeś? Żeby się odstała do herbaty. I teraz ile tak będzie ona odstawała? Ona od wczoraj jest. Od wczoraj ona jest? Aha. Tutaj masz, widzę, pojemnik z kałem. Tutaj kto sprzątał? Ty czy synek? Ja sprzątam. Ty sprzątałeś. Dobrze. Dzisiaj od rana już? Nie. Wczoraj czy to wczoraj? Dzisiaj. Czyli już widzieliśmy, jak my przybyliśmy przed 8, to on już jeszcze wcześniej tutaj sprząta. Te gołębie, które tu zostały, to co są za gołębie? Osłabione czy co? Tak, które się spóźniły. Tu jest kilka roczniaków. Mhm. Jednego wstrzymałem, dobrego samczyka, ale samiczka lepiej zaczyna lecieć w tym roku. Mhm. Starszego to jest czterolatek. A reszta to są roczniaki, jeden wdowiec, który, znaczy taka druga połówka. A teraz co tam robisz tam? Otwieram cele i chcemy tu dokończyć sprzątanie. Aha, dobra, to my nie będziemy przeszkadzać, my się zajmiemy czym innym, ale widzimy pomalutku od tej godziny 8 rano, powiedzmy, co tutaj się na hodowli dzieje. Tak jak już obserwujemy, co kolega Arek robi, to zobaczmy tą starą wodę, co miał wcześniej. To wczoraj była woda? Wczoraj miały czystą wodę. Czystą, a dzisiaj tutaj tą wodę starą, tutaj widzimy wylał, plama jest. Będzie tą herbatkę swoje. Gdzie zioła będziesz podawał jakieś? Tak, 15 tak zawsze. Może do dołu popatrzę. Co będziesz podawał? Ja tak, słońce, że przejdziemy może.
Po przylocie miałem zawsze 15, czyli to jest 15 ta... mieszanka 15 ziół. 15 ziół. I w jakiej proporcji, jakąś zwiększoną, normalną, czy taką, jak zalecasz? Nie, zawsze jest 3 łyżki na 5 litrów wody, czyli mam taki wiaderko, jest na 10 litrów, czyli mam 8 litrów, czyli 6 łyżek. To bardzo prosta. Zaparzam. I przy okazji zawsze robię na 2-3 dni do młodych gości. My też pokazywaliśmy, tak? Jak ty zaparzasz, a dzisiaj będziesz zaparzał, czy już masz zaparzoną? Już mam zaparzoną. Już masz zaparzoną, to wczoraj zaparzałeś, czy kiedy? Czy z rano dzisiaj? Dzisiaj rano przed 7 zaparzyłem. Najlepiej jest zaparzyć ją wczoraj. Ona wtedy tak najdzie. No ale no... Taka się esencja robi. Taka esencja, taka mocniejsza. Przypomnijmy, robisz tak, że samą tą esencję wykorzystujesz, a na karmę dajesz ten fusy, które zostają. Fusy wymieszam, tak? I to idzie do młodych. Do później młody. Na to idzie posypka, ta 17. Ale te gołębie teraz to są na locie, dostaną tą karmę, tą dostawają 15, tak, tą herbatę 15 ziół, plus tam miód, czy ewentualnie jakiś cukier gronowy, można elektrolitu dodać. Do tej wody to jest z tymi ziołami? Tak. Dużo tego dostają, tego miodu stosujesz? Generalnie to jest łyżka na litr wody. Aha, taka normalna, nie taka malutka od herbaty, nie, tylko stołowa, taka większa stołowa. Stołowa łyżka na litr wody, dobrze. Taka proporcja dobrze. Generalnie jest. Oprócz tego do karmy co pójdzie? Jeżeli jest ciężki lot, to nie idzie 17 na karmę, tylko idzie białko na odbudowę. Jeżeli jest lot lekki, bym powiedział taki do 4 godzin, to daje tą 17. To białko posypka... na odbudowę, to powiesz, to białko to które stosujesz? No to różne. Ja akurat stosuję mleko w proszku dla dzieci. Dla dzieci mleko w proszku, takie zwykłe. Aha. Zwykłe dzień, tak. A mówisz dzisiaj lot, jak go klasyfikujesz ty? Ciężki będzie, bo jest wiatr północny. Czyli to białko dostaną, tak? Dostaną, będzie ciężko dzisiaj, bo mają bocznie, dość że boczny, to jeszcze taki lekko podwiat. Wydaje mi się, że co najmniej 4,5 do 5 godzin te 300 km głębie będą w powietrzu. Czyli jak przylecą, będą w pojemnikach mieli wodę. Będziemy z tą widzieć herbatą, postanie a tu w karmie będą miały to białko. Tak. Plus zioła, czy już tam ziół wtedy nie? Znaczy zawsze skropię herbatą, żeby się kleiło. Lepiło to mleko lub te fusy, także to się fajnie później fajnie wymiesza. I... Dobrze, to jest taka na regenerację te będziemy białko. Będziemy sobie obserwować właśnie to, co tutaj kolega Arek... A poniedziałek, wtorek zawsze idzie i herbata, i idzie ta posypka ziołowa. O, i przygotowania na przylot gołębi też będziemy mieli to ładnie wszystko zarejestrowane. No, cały czas tutaj przygotowania do przyjęcia gołębi, kiedy będą wracać z lotu, trwają u kolegi Arka. Ma tu między innymi taki teraz tutaj w ręku zraszacz, taki, to jest taka pompka, tak? To jest taki rodzaj zraszacza, my to widzieliśmy w innych rozmowach, taki Bioer Fresh to w różnych firmach jest, a tu chodzi o to, że ty, proszę, tam tak ruszasz, tu masz tak Venus, to się nazywa, to jest 1,5-litrowy, to nic innego jak jest taki aeryzator, który po prostu jest wypełniony płynem i ten o tym płynie nam za chwilę kolega Arek powie, co to jest tam w środku? Zwykłe olejki eteryczne, to jaki to jest zapach taki? Czujesz taki miętowy. Poprawiający, jak one przychodzą czyli z lotu, to sobie fajnie oddychają potem. Aha. Ty to po prostu dodajesz do wody, ty masz jakiś ten preparat w większym pojemniku, rozcieńczasz, czy to jest gotowy taki cały już rozrobiony? Gotowy to jest firmy Herbalife. I to jest, nazywa się Mintalin. Jakiej proporcji to robisz do wody? Inhalacyjnie robię to mocniejsze, bo ja sobie robię 10 ml, nawet 15 ml na 1 litr wody. Czyli tutaj masz około 20 ml, 20 paru. Dawka bym powiedział trzykrotnie większa. No już czuję, w pierwszej chwili nie było czucia, ale jak tylko rozpyliłeś tutaj troszeczkę. To jest też dla hodowców, którzy mają problemy, bym powiedział, alergiczne. Czy z układem, tak jak ja na przykład jestem alergikiem, mi kurz przeszkadza, a to fajnie wiąże te pyłki kurzu. Kurz opadnie, jeżeli jest kurz. A zapach bardzo ładnie jest teraz. I fajnie pachnie i lepiej się oddycha. I ty to często to robisz, tylko przy przylocie? Zawsze, po każdym oblocie. Po każdym oblocie, czyli codziennie? Codziennie. Aha. To fajnie mi się oddycha i pewnie na pewno się gołębi też fajnie oddycha. Czyli cały gołębnik tak spryskujesz. Bardzo tanie, bardzo fajne. Wydajne. Dla kur. Dobrze. Także już widzimy to, co kolega już jedną rzecz ma. Teraz jeszcze tutaj przygotował właśnie to, co pokazywaliśmy. Ta woda już się tutaj odstała. On tutaj przygotował jeszcze, bo widzimy ten właśnie te wszystkie ziołowe swoje tutaj preparaty. To tutaj mleko w proszku też to masz? Nie jeszcze. To jest pyłek kwiatowy, cukier gronowy. Tak, to jest właśnie w tym, to jest? Pyłek kwiatowy, cukier gronowy, miód. I to jest taki rodzaj elektrolitu. Tak. I tu to do znaczy tego to będzie elektrolit, jak dolejesz do tej wody, którą tutaj przygotowałeś właśnie? Zaraz, bo hodowcy się właśnie pytają odnośnie
jak to wszystko przyrządzać. To mam na przykład karma, to jest do młodych. Zostały mi resztki fusów. To dzisiaj to, co zalewałeś dzisiaj? Tej herbaty, tak. No to już było godzinę temu ponad. Bo więcej. Dolewasz teraz wszystkie te... przepraszam, bo tak dolałeś... Wszystko to miałeś po prostu. Wszystko to jest po prostu na oko. To nie ma, że z czymś. Robię po prostu taką masę. Zostawiam to. To wystarczy na, wiem, pół godziny, to ładnie wchłania wszystko. Tylko, że to dzisiaj teraz zrobię szybciej. No wiadomo, nie będziemy czekać pół godziny, aż to wchłanie, ale to się szybko, ładnie rozprowadziło. I na to idzie ta siedemnastka. Ja tak odwrotnie tego czasu jeszcze byłem, bo tak gołębie zostały wypuszczone o 7 rano. To się tak około 10 spodziewamy, co? No nie, później. Jeszcze później. No to mamy właśnie dużo czasu. I te resztki, że tak powiem, też, te fusy... Tak, rzuciłeś to, to jest też tak, widzę dość dużą dawkę z tego. Znaczy ja mam to, że tak powiem, może nie wyczute. Na oko, ja już mam to wyczute, mniej więcej wiem ile sypać. No w każdym razie tymi się, ziołami się nie przydatkuje. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest pozytywne, że przy ziołach to jest to, że nie możemy tak do końca im zaszkodzić. Mamy przygotowane, odstawiam, czyli nic się nie marnuje w tym momencie. Pół godziny będziemy czekać. Niech sobie to, to jest dla młodych. Nasączy się tam dokładnie, pochłonie. Dokładnie. Teraz mam przygotowane dawki. To jest ta herbata, co wczoraj wziąłeś? Nie, dzisiaj ją robiłeś. To jest 15. Ja mam to odmierzone. 15 żółw. Jest przedziałka, wiem mniej więcej ile nalać. Do tego leję pyłek kwiatowy, miód. Teraz poczekaj, ja tego pyłku nie dodałeś tutaj? Ja daję łyżeczkę na... Taką teraz w ręku masz właśnie? Nie, no to taką to bym dał na 3 litry wody. Aha, tutaj dałeś mniejszą. Znaczy nie, tu przygotowuję 10-12 litrów. Czyli dałeś więcej? No więcej, tak, więcej. No czyli takie dwie łyżki gdzieś 3, tak? Tak. Teraz tą wodę, tej wody tutaj zawierkuję, to jest... 12, ja robię to na 12 litrów. 12 litrów. No i to mam przygotowaną, że tak powiem, herbatę z elektrolitem. Z elektrolitem. Czyli no, miód, pyłek kwiatowy, podobnie cukier gronowy. Podobnie kolegi Sebastiana, tam też widzieliśmy, miód dawał. Sebastiana Wardęgi, kiedy byliśmy tydzień temu. No on mówił, że dużo korzystał z twoich porad, z twoich preparatów, jest zadowolony. Widzę, a te resztki dolałeś do tej wody. To co tak? Zostało, to idzie do młodych teraz, nie? Tylko że już idzie bez, sama herbata idzie. I to pójdzie do wody. Do wody wszystko. I to mam przygotowane do młodych, czyli to się... I to jest do młodych. Oddzielnie. Tu leję herbatę i z mojej strony... To na razie wszystko. Dla gołębi tyle, a resztę w skrzydłach. W siłach gołębi. Zobaczymy, będziemy jeszcze zobaczymy, jak kolega. Jak poczekamy, o to się nasączy, tam przejdzie sobie dokładnie, tam będzie to się, że tak powiem, nie reagować, ale będzie się dobrze oklejać, to się troszeczkę też podeschnie. Ładnie wyschnie, część tam odpadnie, ale to później nawet jakby się, jak w korytku zostawają te zioła i wystarczy, że tą herbatą zwilżyć karmę i znowu wsypać do tego korytka, to znowu się te zioła oblepią, że to się, no, nie zmarnuje. Się wykorzystane jest 100%. No, także dobrze. No, tyle. Przypomnijmy tylko, posypka ziołowa na karmę z 17 ziół, a 15 gdzie była? 15 jest w herbacie. W herbacie, dobrze. Czyli widzimy, tam 17 na karmę, 15, tak jak kolega tak skrótowo mówi, do wody. No. Czekamy, bo patrzmy, teraz troszeczkę wiatr ustał chyba, czy to mi się tak zdaje tylko? Mi się to zdaje, że ustał właśnie. No, troszeczkę ustał, tam widzimy po konarach drzew, nie, korony drzew, przepraszam, się tak nie uginają już. A sobie tutaj czekamy. Teraz te gołębie będą przylatywać do tych gołębników dwóch też? Do tych dwa, na te dwa wloty? Tu? Nie, no znaczy tu będą chodzić. Tam jest złożonych 6. 6 sztuk. I reszta tu. I reszta tu, bo kolega... Siła tak, powinna być tu. Tutaj większość. Tu tak my tak po prostu przypomnijmy sobie, tu kolegiarka kiedyś już byliśmy na locie. To też widzieliśmy, jak one przylatywały. No dzisiaj zobaczymy, jak to będzie. O, popatrzmy. Z tego kierunku powinny iść, gdzie patrzę teraz, nie? Nie. Nie, a skąd? Bardziej tam, dobrze. To czyli tam, za tej korony drzew. Ale dzisiaj raczej będą przychodzić z tego kierunku, bo wiatr jest spychający. Północno-wschodni. O. Dobrze. Ja sobie, czyli będziemy dalej czekać, a w międzyczasie cały czas będziemy obserwować. O, teraz widzimy właśnie już, kolega poczeka chwilę. Podlewa, a później uzupełniasz to jeszcze jakąś wodą? Nie, to jest tylko tyle, to jest gotowe. To jest dzisiaj, jak jest ciężki lot, do jutra rana. Z miodem, z elektrolitem, a tak to idzie sama herbata do wtorku rano. Ale dzisiaj, tak jak mówiłeś, że ciężki lot, pewnej konsekwencji nie widzę. Białka nie będzie na w postaci mleka. Czekam, zobaczymy. Zobaczymy. To wtedy dodasz po prostu do tamtych ziół właśnie, czy jakoś inaczej? Do tamtej karmy. Ja zawsze zwilżam karmę woda z miodem. Najlepiej się oblepia. Miód jest lepki. Czyli rozrobisz jeszcze w miodu, ale nie, no bo tak, bo do tej karmy nie będziesz dodawał. Nie, to jest do młodych. No właśnie tak, do młodych, no.
A dla tych gołębi, które będziemy mieli do lotu, te z lotu, to będzie inny po prostu zestaw. To będę dopiero przyrządzał. To będziemy też obserwować. No widzisz, to już w błąd prawie prowadziłem się tutaj sam. Tutaj nim karmat, że tak powiem, się dostatecznie przejdzie tymi ziołami, miodem, elektrolitami, tymi, przepraszam, substancjami, które przede wszystkim tam kolega Arek dorzucił, to popatrzmy jeszcze, byliśmy świadkami, on tutaj w te pojniki, które miał tam napełnione, wstawił, teraz jestem do tego gołębia, do tego gołębnika lotowego, karmy na razie jeszcze nie ma, sprawdzał przed chwilą. Tam są resztki jakieś, co zostawiłeś? Tak, te podkarmiłem, bo to się dwa spóźniły. Ten roczniak się spóźnił, przyszedł wczoraj i ten przyszedł z tego ciężkiego lotu. A te to są, że tak powiem, drugie połówki od tych samic, które się fajnie pokazują. Także czekają sobie na partnerki. No tu jeszcze nie zdążyłem wysprzątać za chwilę. To jest moment. Będziemy przejadę i będzie... Patrzeć będzie trochę czasu, także będziemy... No, czasu to coraz mniej. No, zobaczymy. Dobrze, to czyli tak widzimy, na razie tutaj trwają te prace, także ta ranna godzina wstania to nie jest wcale taka głupia, bo czas ucieka. Znaczy przygotować. Tutaj przez cały czas obserwujemy Arka, co robi tutaj przy gołębiach, w oczekiwaniu na przylot, ale przed chwilą tutaj takie się, że tak pan powiem, ożywienie wdało, bo czy czasem gołąb nie przyszedł, dlatego sobie tutaj w trakcie tych prac, żeby nie zapomnieć, to też hodowcom przypominamy, ważne, żeby zegar włączyć właśnie chociażby. Właśnie my tutaj teraz właśnie podłączyliśmy, widzieliśmy, Arek go tutaj włożył, uruchamia się on teraz, benzinga ma, widzimy, tam go załączył zasilanie jemu, a teraz będzie, teraz tam, on się tam oczywiście ostatecznie w tryb rejestracji ustawi, zakładając, że wszystko dobrze ma zrobione, nie? No najważniejsza chwila prawdy, cztery anteny widzi. Zero, no czas, i czekamy. Pasuj, wszystko chodzi. Prędkość masz tu zaprogramowaną, ile są już w locie? Zaraz sobie wstawię. Zaraz sobie wstawimy, a tutaj cały czas, tak jak rozmawialiśmy, to właśnie doszliśmy do wniosku, że przecież zegar jest niepodłączony jeszcze. Dokładnie, teraz możemy sobie... A teraz jeszcze chciałeś, jeszcze chciałeś złapać samicę, tak? Aha, samicę powkładać do regałów. Do regałów już i zamknąć się po prostu w poszczególnych dniach. Jak przyjdzie samczyk, żeby wiedział, że tam na niego samiczka czeka. Dobrze. I to już będzie wszystko. Teraz dobra, i wtedy będziemy mogli sobie dalej tutaj rozmawiać, obserwować, a już będziemy spokojni, że nawet jak coś przyleci, to my tutaj sobie ładnie wszystko i zaobserwujemy i przede wszystkim zarejestrujemy. Tutaj widzimy, kolega cały czas tutaj teraz łapał te wdowy i tutaj właśnie ja myślałem, że on je teraz wsadzi, żeby już były zamknięte. On nie, jak tutaj przychodzi samczyk, wyciągam do danego gołębnika. Wykorzystuję, przepraszam, kosz ten do przewozu gołębi, ten co ma, że tak powiem, tą przyczepkę, ona ma tu wolne kosze, wsadził sobie tutaj trzy samiczki i teraz kiedy będą gołębie przychodzić, to będziesz konkretnemu gołębiowi wstawiał. Dokładnie, tak? Akurat te trzy samiczki są z tego gołębnika, tam czekają, już są połapane. Tam, a tu samiczki są już pozamykane. Pozamykane, aha, czyli w zależności od tego, w którym gołębniku taką metodę stosujesz. Dokładnie. To są takie niuanse, to trzeba zwrócić proste uwagę. Rzeczy chyba każdy stosuje. No, zobaczymy to. Miejmy nadzieję, że będziemy też mieli do czego wsadzać, do których samców. No. Ale to się wszystko już niedługo okaże. Którą mamy godzinę? Nie wiemy. Dziesiąta. Dziesiąta z hakiem jakimś. Do zobaczenia na razie. No, mamy godzinę już 10:55. Gołębi na razie nie ma, ale dzięki temu mamy czas tutaj, teraz właśnie zabieramy tutaj gołębie młode, które kolega Arek Konieczny tutaj uchował z takich gołębi, które tutaj mieliśmy przywiezione z wystawy w Sosnowcu z tego roku. To były 13 czy 14, nie pamiętam teraz oryginałów, tam trochę więcej nawet Rainera Pittmana, bo jeszcze wcześniej były 2 czy 3 dostarczone. To są w większości dzieci Harikana, Superdomena, takie różne. I Arek skrzyżował część, proszę mi, podać. Część skrzyżował ze swoimi gołębiami, część są 100% pitmany. Teraz część pojedzie tych gołębi do kolegi Maćka Włodzika, do Kosakowa na wspólny gołębnik, ale tam do tego gołębnika nowego, który montowaliśmy. Tam za wcześnie. Nie, cukróweczki nas biorą, dwie tutaj z mylą i grzywacze. Część pojedzie tam, będzie lotować w tym gołębniku, który nowo stawialiśmy, a część pójdzie u nas, to będzie wystawiona na giełdę, także będzie sobie można takie gołębie tutaj też nabyć. Tutaj Arek nam teraz te gołębie podaje, my tutaj zapisujemy je właśnie, a w międzyczasie będziemy cały czas tutaj obserwować, czy coś przylatuje. No i doczekaliśmy się. Przed chwilą dzwonił kolega. Skąd? Na pierwszym kilometrażu w Raczycach się pokazały. To jest tam ile kilometrów może, stąd? Może wcześniej w linii prostej, może będzie... Z 10? No może nie 10. Może nie 10. Ile gołębi się mu pojawiło? Znaczy nie wiem, aby po prostu mam, że się sygnał, pojawi. Że już się pojawiły, dlatego tutaj kolega Arek już takie zniecierpliwienie widzę, pewien, że tak powiem, dyskomfort. Adrenalina. Tak, teraz czekamy właśnie, popatrzmy, bo nawet tutaj się wspnę troszeczkę. Czekamy na te gołębie. No, zaczęło bardzo mocno teraz słońce świecić, mamy to modre niebo. Na razie nie ma żadnych jeszcze ptaków, ale to są dosłownie nadzieja, że za chwilkę będą. U nas jest, to są kilometry takie, no tak jak mój kolega, 5-6 kilometrów.
Może coś się zaraz pojawi, zobaczymy. Też nie wiemy, ile u kolegi tam się pojawiło tych gołębi. Nie wiem. Inni jeszcze jakieś... są jakieś. No, my tu czekamy. A nie wiesz, czy z kierunku przyszły? No, raczej się pójdą od południa. Od południa to będziemy... O nie, to ptasz... Kurde, te szpaki nas troszeczkę i te inne ptaki, które tu latają, mylą. Ale czekamy, czekamy. Miejmy nadzieję, że za chwilkę będziemy mieli co filmować. Czekaliśmy się, przyleciały z tego kierunku, o którym kolega Arek mówił, dwa gołębie. Teraz krążą. I tam jeszcze, ty zobacz, jeszcze dwa chyba wyżej. Tutaj widzę, siada, o, niebieski taki samczyk. O, i druga, drugi też samczyk, nie? Nie, samiczka. Samiczka? Pierwszy. A te dwa co krążyły? Która godzina jest? Weź zobacz, jaką prędkość mają, podejdziemy. Czy się odbiły jeszcze, bo nie słyszałem pipnięcia. Prędkość mają 1201. 201. I 5009 drugi i 80-88, tak? Dobrze tak, widzę? Tak. No my musimy się okularami posiłkować. To. Czyli 1200 prędkość nie jest źle. I dwie sztuki są. O, jeszcze jeden, nie, to kurde. Inne, ale ładnie przyleciał. I z tego kierunku, co mówiłeś. Tak. Tak, właśnie tam z południa. O, teraz dwie sztuki są, przypomnijmy, 105 gołębi, tak? 102 gołębie. No to jeszcze stówka tylko. A jeszcze stówka. No. Dobrze. Czekamy, czekamy i liczymy, że za chwilkę będą się kolejne ptaki pojawiać. Z samego kierunku pojawił się nam trzeci gołąb, też niebieski. Samiec, nie? Samczyk. Pięknie widzimy, wylądował i odbił się też. Zobaczmy. Tak. Roczny? Dwa typowane. Roczny? Nie, 13 rok. 13. Jak u was typowanie wygląda? Jak ty typowałeś teraz? My w oddziele mamy serię z 15, 7. 7 z 15. I te dwa były z tych trzech? Na 3-2 na razie, stypowane. A które to jest, samce czy samica? Dwa samczyki. 38,06. O, i jest następny. Proszę bardzo, czwarty. O, jak pięknie szybuje. Podobnie widzieliśmy tydzień temu kolegi Wardęgi. Tylko ten teraz do tamtego gołębnika leci. Troszeczkę zmęczone widać są. Odbity? Tak, ale nie typ. Nie typ. Ostatnio go typowałem, teraz go nie zatypowałem. O, i masz tutaj cztery kolejne. O, grupka. I też lądują. Widzimy dwa tam, dwa tu. O, ten jest na pewno typ. 4, czyli 7 powinno być, tak? 4, 8. 8 chyba. No jest 8. 8. Ile typów jest? Nie wiesz. 3 typy na pewno. 3 typy na pewno. Dobrze, że widzimy. Kolega bardzo jest zestresowany, tutaj widzę. Na razie jeszcze inni koledzy nie dzwonili. Ciekawe, czy też odbijają tutaj w oddziale? Czy dzwonią właśnie, nie odbierasz? Ile? Ty trzy typy, czy więcej? Trzy typy. O, jest. I też widzimy z południa tam. Ten wybitnie z południa przyleciał. O. A to twój? Jo. Nie. Nie, twój. Przyleci. Na taką ramę wejdę. Będzie wyżej. O, jeszcze jeden. Zza pleców przyszedł. O, i następny leci. O, tam zobaczmy. A to chyba nie twój ten. Tamten nie. Gdzie są te? Weź. Czwarty typ. A nie, ten ty. Ten też twój, zobacz. Ten. O. No. W tym roku nam się tutaj udaje do laty... Ten. O, zobaczmy, jak aż go szybują. Kolejny lot, gdzie przyjechaliśmy. Jest co filmować. Wylądował. Tam chyba jeszcze jeden lata z tyłu. 5 typów. Nie? Tam nie było z tyłu jeszcze jednego? Nie, to szpak. 5 typów. 5 jest? Tak. To jeszcze ci dwóch brakuje? 11 gołębi, dwóch brakuje, z 15 7. Z serii. Tak. Ile jest razem? 11. 11. 11 sztuk. No to jest to już 10% jest. To składają się tam. Tam? No ja nie widzę ich. Ten akurat z tego zobaczymy kierunku, co powinien iść. Już się składa. O, tu jest, nie, patrz, jeszcze tu doleciał jeden. Aha, dwa. Jeszcze trzy. Tu jest, trzy, to tamte są, o, ja widzę, tam daleko, o, teraz. Ten człowiek na słońce popatrzy przez chwilę, tak oślepiony, że nie jest widać. Piąty, szósty. O, i tu 12. Jeszcze czwarty jest, patrz, jeszcze czwarty krąży. Ale zobaczmy, bardzo ładnie wchodzą, bo naprawdę podobnie jak u kolegi Wardęgi w zeszłym tygodniu. Też przychodziły, od razu siadały. Widzimy, nie ma żadnego krążenia zbytniego. Tam jeden może troszeczkę, ale to też wiatr ich znosi. Znosi, przepraszam. No ten siedzi, no pochwaliłem go za bardzo i ten.
Ale z tego kierunku, o patrz, następne dwa. Tak, idą, idą. Tutaj kolega taki zestresowany był, mówi, musi sobie nawet kielicha wypić, żeby się odstresować, bo on ten... 4, 5. On tutaj brał, patrzył, żeby te gołębie przylatywały, a już jak chwilę ich nie było, to mówi, że nie dał nic na drogi oddechowe. To może nawet to było... 7, nie 7. Ty już masz? Tak. O, i siadają kolejne. To już 20 prawie będzie, nie? Nie. Nie będzie 20? To twój? Twój. Mój. Jak ten wejdzie, to będzie 20. 20. O. Czekamy. A w międzyczasie może coś nadleci. A on się odbił, nie wiesz? Ten się nie odbił. Nie odbił się jeszcze. Nie, nie, bo on siadł rzeczywiście, on siadł na dachu najpierw. Popatrzymy sobie, w jakiej kondycji są. Dużo lepszej niż ostatnio. No. Miałeś dobrze przygotowane. Karmione były tak samo, jak teraz pokazywałeś? Taką metodą podobną, czy co tam? Tak. To jest następny. Patrz. Ten siedzi dalej, ale tam doleciał kolejny. Czyli są 20 odbity, a 21 siedzi na dachu. Tam cukróweczki nam przylatują. O tu patrz, cztery jeszcze kolejne. Z tamtej strony właśnie przyszły z południa całkiem, Marek. Chyba dwa tamte, chyba nie twoje. Ale tutaj cała grupa, ale to idzie do kogoś tam chyba. Widzimy się teraz dużo gołębi nadlatujących różnych. Tutaj znajduje w niebie, o. Ten niebieski, co nie chce tak za bardzo wejść, to się widzi. Ale już wszedł też, odbity. Czyli chyba 23 czy 4 gołębie będziesz miał. O. Będziemy czekać dalej. O, nie. O, jest tutaj. Ale do drugiego gołębnika. Zobacz, 23 czy 4 masz odbite już, nie? A ten, patrz, ten się odbił, ale nie chce... Ile? 23. To jest 24, 25. I tu krąży jeszcze jeden. Ten już też jest odbity. Czyli już prawie 1/4. 102, a 25... Poszło na lota, 25 sztuk mamy już odbitych. O, jeszcze jeden leci, czy to nie? On się... Tam bije, zobacz, wysoko jest. Tak, widzę. I tutaj jeszcze ten, tylko to jest ten, co już był odbity, jeden, czy nie? Tu i do góry jest. O, tu, ach, kurde, ten nadlatuje. Może tego popchnie, ten nakrapiany. Ten też jest. Typ? Drugi konkurs miał na 7000 lot okręgowy w tamtym roku, maraton. 750 km. No, wszyscy teraz skoczymy. Czyli mamy teraz chwilkę przerwy. Tego gołębia to złapałeś? Co przyleciał? Wdowę. Aha, samiczkę niesiesz? Aha. Właśnie kolega wcześniej nam pokazywał właśnie. O, i leci w międzyczasie gołąb, zobaczmy. O, się składa ten mały czarny punkcik, szybuje, praktycznie nic nie rusza skrzydłami już. O, jakieś kółeczko robi. I będzie za chwilę składał się do lądowania. Teraz czerwiaczkę. Mają tak łatwo, o dwa, w międzyczasie drugi też nadleciał. Pięknie. Tu masz dwa kolejne u góry. No, tamten się odbił. Ten za chwilę też pewnie. I teraz grupa czterech gołębi, o. Nadlatuje, tylko czy to są arka? Chyba nie. Jakiś jeden może odbije z nich. Jeden, nie. Myślałem, że jeden odbije, ale nie, poleciał dalej. Jeden odbił, dobrze. Jeden odbił. Tu idą, 3 sztuki. 4. 3. A jeden odbił, no. 3, 4, a ile jest twoich, to zobaczymy. Jeden poleciał, nie, tam jeden poleciał. Tam, 3. Oj, tu są, o, pięknie. Widzę żadnego czarnego, żadnego płowego, żadnego szpaka. Jedna czerwona samiczka. Ale nie przyszła jeszcze. Nie przyszła. To masz 30, nie? 30 coś jest już. Jaką teraz tę prędkość gołębi jeszcze mają teraz? 1142. No to tak, my się spodziewaliśmy troszeczkę, że do 1000 nawet by mogło dojść, nie?
Tutaj się bardzo ciepło robi, już jest, wręcz gorąco jest. Nie jest to sprzyjająca pogoda dla pszczół. Miały wiatr. Proszę? Miały pod wiatr. Pod wiatr, no. Ale nie było tak źle jak tydzień temu. A jak było tydzień temu? No to łębie roczne, to jak się dały na dach, to się przewracały. Tak były zmęczone? 4 ponad godziny. Ten sam dystans, Ludwigsfelde, przypomnijmy, 320 do 350 km. Jest, południał się. Nie, to jest ten. To jest, bije. Dwie sztuki są. Tu i tu. Tu widzę. Tak, bo tam też grzywacz jeden przeleciał. No, one się teraz przekrzyżowały w niebie, tu widzimy. O, sobie tutaj ładnie te ptaki krążą. O, jeszcze 3 sztuki. Też z południa, z tego kierunku, co się spodziewaliśmy. Z południowego zachodu praktycznie. 4. 4, więcej, 5 jest. Jeszcze jeden krąży. W tym roku mamy szczęście, obserwujemy te przyloty w taki sposób, że nie ma jakiejś wielkiej grupy przylotu, a pojedynczo przychodzą, czy jakimiś mniejszymi grupami. Dzięki temu mamy też możliwość dłużej coś filmować, porozmawiać, zobaczyć. O. Hodowcy często mówią, że jak jest lot z wiatrem, to tak grupę, że to z wiatrem to nawet pióro przywieje. A to pióra, co tam jeszcze? Plewy też, tak? No dzisiaj wymagający lot, ale... Ten gołąb, który siadł pierwszy, to jest gołąb z jakiej gołębi wywodzący się u Ciebie? Nie, głównie to są, co najmniej 50% to są Millery. Millery. I tam między innymi ten 5038, tak? Groszka? No to jest dwóch Millerów, oryginalnych dwóch Millerów. Ta 5038 tak, jest po dwóch oryginalnych Millerach? Po dwóch oryginalnych Millerach. Vitus Miller i... A jeszcze jakie tam drugi ten? 4453, 44... 4453 to idzie z gołębi Carvota. Carvota? Aleksandra Carvota? To było od Henryka, no, Henryka, ojca. To ojca. To tak, było tak. Od Eliasa ze Złotej Pary akurat. Elias to... Janssen, de Plaki, tak. Ile tam było? 40 już jest? Nie. 3. 43 sztuki czy 33? Chyba 43 nawet już. Nie, 37. 30, ile? 37, dobrze. I patrz, tam grupa taka. Chyba z 10 gołębi, ale wysoko. Zobaczymy, czy... Widzisz tam? Tak. I zobaczymy, czy tutaj do Ciebie, czy tylko przelecą nad nami. Coraz bardziej widać, nie wiem, czy w obiektywie to widać... Nie, jeden to... mój. Jeden Twój, no zobaczymy. O, już no niestety nie mogę filmować, bo będę słońce... O, nie, to jaskółka. No chyba nie. Tak. A nie, jest, odchodzi. Tu? Nie. Tak. Tu chyba wrócił, zobacz, o ten. Taki lata z tyłu. Gdzie tu jest jeszcze? Tu bije do góry. Dwa są już nawet twoje, tu widzimy. W międzyczasie doleciał kolejny. To jest kulka. Szpaki. A gdzie są te twoje? Siadły? Tu się składają, tam wysoko. O, już są tu. Pod słońcem jest ciężko. No jeszcze w formie, jak klaskają skrzydłami. To dobrze. Jeszcze trzeci przyleciał do nich. No, te dwa siadły już. Oj, to jest grupa więcej przyleciała w międzyczasie. Tu 5 chyba teraz razem jest, ale zaraz jest zmęczony. No ten ostatni, ale szybko bardzo wszedł. No, wszystkie już są z tych, co były. To już teraz 40 chyba 3 będziesz miał, 4. Albo 2, 42, albo 43. Podejdziemy sobie, zobaczymy. Ja stanę może sobie tu w cieniu. Popatrzymy. 42 sztuki. 43 tutaj sobie ląduje. O, i odbity słyszymy. Prawie połowa zaraz będzie, 51 sztuk stanowi połowę dla 102, które zostały wypuszczone. Z kolega jakiś zadzwoni do kolegi. O nie, to szpaki. Kolegi Jarka to. Nie, chyba nie jeszcze. Będę wiedzieć, jak u kolegów innych tutaj w oddziale lądują. Skąd kolega dzwonił? Już z oddziału od Was? Prezes. I co, jak jemu idzie? Prezesowi w tym roku nie najlepiej. A teraz miał jakieś gołębie? No ma już gołębie. O, jest następny. Tam bokami też przechodzą inne gołębi dużo, widzę.
Tu u nas będzie 44. O, i jeszcze 2,40 i połowy przyleciał. Czerwony, pardon. Arek. Czerwony siad. O, odbiło go teraz i dwa następne są. I trzeci. Już następny. Już zaraz będzie 50 sztuk. Prawie. 47,8 chyba jest coś takiego teraz. Czerwony bardzo szybko wszedł, widzieliśmy. Tam już widać skrzydła opuszczone, tam już widać po nich zmęczenie. Ile? 46 sztuk. I 47 na dachu widzę jeszcze. O, i trzy kolejne, Arek. Też wszystko z kierunku, na szczęście nic nie przychodzi spoza. Tam dwa siadają. Tu trzeci krąży. To zaraz 50 będziesz miał. Czyli pół metek. O, i też ten. O, miał problem, widzimy, z wylądowaniem. Odbity. Ten też odbity, to już masz 50 na pewno, co? Tak. Pół metek, ten także będzie. Mogę powiedzieć dzisiaj, jak tak patrzę, że małoroczny jest. Małoroczny gołębi. Może roczne zaczną teraz siadać, ale. No. Głównie stare gołębi siadają. No, gołębie doświadczone, nie? Proszę. O, i następny się zbiera prawie na nas tutaj. Leciał. Nawet się odbił szybciej od tego, który teraz. To masz 50, popatrz, 55 pewnie. Tu jest jeden nowy. Z tych? Nie. Przeleciały tam. 52 sztuki. 52? To już masz powyżej 50%. O jeden. W międzyczasie kolejne stado, które przelatuje nad gołębnikiem, ale jeden chyba od tego stada odbił. Dwa. O, idąc się tu składa do wylądowania. No i już, ale zmęczony jest naprawdę. I drugi też niebieski. Widzimy, jest ten drugi. Odbił się? Odbił się chyba, nie? Trzeci, tak, tak. Ja to sobie trochę wyżej stanę, ale muszę uważać, żeby się wykraszać. Zaczynają roczne przylatywać. Dwa co? Roczne, trzy roczne. Przylatywać. Trzy roczne. Widzimy czerwona obrączka. Jest następny, bije. Gdzie ten następny? Tu. A jest, 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 jest. Krąży, krąży. Szybuje, no niestety nie mogę tam. Wyniki kiedy macie, tak normalnie w oddziale, wtorek, środa czy wcześniej jakoś? Obliczeniowca mamy takiego, że nawet dwie sekcje są w niedzielę, czyli dzisiaj. No, a to szczytujecie elektronicznie, elektronicznie szczytujecie? Nie, wszystko ręcznie. Jest ostatni. Tak, tak. Ciekawe, czy roczniak będzie. Dwa. O, dwa, dwa. Nie. Nie, to jest 2016 rok. Tu jeden. To będzie pewnie ten to będzie roczniak, co? Ten. Tak, czerwona, nie. Czerwona, tak, tak. Te roczne odczuwają, zmęczenie widać też. No ale gdzieś się muszą nauczyć. No. Tak, powiem tak, inne lata oszczędzałem roczne, nic do na tych początkowych lotach i to później się mściło na inne. Są dwa następne, raz, dwa. No tutaj mamy. Tu i tam. O, i tu przylatuje też. Tutaj jest zeszłoroczny, 2016, a tamten był? Też 16 też. Ten zobaczymy. Tam go nie widzimy, bo to jest akurat... Następny. O, to kurde, kolega Arek tutaj zadowolony jest. I roczniaczek
I następny. Skupienie dobre. No, już sobie mamy dzięki temu, co mówię, patrzeć na co. No, nawet nie wszedł, teraz chodzi, zobacz. No, już teraz sobie. Ile? 60 parę będzie? Tak, 62. No, wiatru tak dużego akurat nie ma. Teraz widzimy wszystkie korony drzew, są tak jakby spokojne. 21 po zaczęły siadać, a teraz mamy za 15, czyli w 21, ile? Czyli w 24 minuty 62 sztuki. No. Dobrze mówię? Jeszcze raz. 21, a teraz mamy za 15. 45, tak, 23, 4 minuty. 12. O tu, no. Tam jeden jeszcze przelatywał, ale te... Widzimy białolotki takie, ty to jak rodzeństwo. Zobacz. Do tego mam prezent tutaj. Proszę? Ja prezent mam. A, tutaj. Ta samiczka, tak? No popatrz, kurde. To był syn tego 4. lotnika Polski. Ten, który teraz jedziesz, sami chcę mu zanieść? Tak. Ile tam było? 65? 46 głębi jest. Chyba 66. To jest 66. Chwilowo nie mamy nic do filmowania na zewnątrz. Kolega Cwany powiedział, że mam kurde siedzieć i filmować. Nie ma, on sobie tu pójdzie zobaczyć, czy jakiejś bitki nie ma. To rozumiem, że chodzi o to, że czy się nie biją jakieś między sobą samce, tak? O gniazdo. Tak, dwa grosze. O cele. No. Sobie siedzą. Ale nie widzę, żeby tak dużo piły, czy co? Czy widziałeś, jak... Nie, jak przychodzą, to piją. Piją od razu, tego nie peczmy. No, zmęczone. Ale karmy nie masz żadnej teraz. Jeszcze teraz będę karmił. Za chwilę, tak? Tak, już to jest 60 parę sztuk. Czyli no jeszcze 6, poczekam, żeby z 10 przyszło, zacznę karmić. Tak równo, równomiernie się. Nie daje, żeby dostawały pierwsze. Nie, no dzisiaj wyjadły. Dostaną do syta, tylko. Ale nie, te pierwsze, żeby wyjadły czy coś, tylko. No nie, no poczekaj, co to minęło 20 parę minut lotu. Za chwilę. Bo tu zapomniałem otworzyć cel. Konkurs u was w oddziale jak w zeszłym tygodniu, przepraszam, był podobny lot długotrwały. Ogólnie konkurencja jest bardzo mocna. Chłopaki biją dobrze. Konkurs krótko trwa. Nie wiem, musiał sprawdzić na listy, ale jak tyle nie pojawią się. Z tamtego lotu miałem słabo, z pierwszego miałem słabo, z drugiego miałem 50%, z trzeciego miałem mniej niż 50% na pewno. No jak się siedzi w spa, w czwartej turę. A z tego myślę, że jest bardzo dobrze. To zobaczymy wszystko. A okaże się jutro. A my sobie później te młode gołębie, o których tutaj mówiliśmy, od kolegi Jarka bierzemy, będziemy obserwować ich. O, grupa, ale to chyba nie twoje. Rywalizację na gołębiku, który zbudowaliśmy kolegi Maćka. Część gołębi młodych tam weźmiemy, no miejmy nadzieję, że z tych po treningach, po przygotowywaniu ich do lotów zostanie ich trochę, także będziemy mieli co komu kibicować. Widzimy 60, a 66 mówię, 64 są. 64. 64. Że ja źle usłyszałem. Może było 50, a... Nie, 66. No, zdarza się pomylić. Ty mówisz teraz, że na 10 kolejnych czekamy, no to zobaczymy. Wtedy karmę będziesz dopiero przygotowywał. Już mam przygotowaną. A już. To była ta, co rano przygotowywaliśmy? Nie. To była dla młodych tamta. Tak. A tamtą przygotowałeś kiedy? Wczoraj? Nie, dzisiaj, teraz. Dzisiaj wcześniej. Czasie. Aha. O, jest. Jest. Tam z boku. Tam najniewygodniej nam jest filmować, gdyż to jest dość wysoko. Nie widać, jak te gołębie prawie wchodzą. No, ten już wszedł, widzimy. Bo ten ostatni gołąb, który widzieliśmy, jak się okazało, nie odbiło go, to samiczka, nie? Samiczka. Nie z tego lotu, 425 ma numer. O, i tutaj patrz, dwa następne. No. O, tu bardzo ładnie podszedł. Podleciał. O, a ten... Chyba będzie do innego gołębika. Widzimy. Tamten się odbił. Jeszcze czeka. Oby tych strat było jak najmniej.
Teraz już na szczęście mamy tutaj powyżej połowy, 65 plus jeszcze ten co doleciał, Arek to będziesz miał czym latać. Dwa nawet. Czytałem te... Aha, bo tu jeszcze jeden. O Jezu, jaki zmęczony. To roczniak? Roczniak. O, naprawdę widzimy. Aż ma podkurczone... No, roczne mają ciężkość. Ale podkurczone za takie ma pazury, widziałeś? Te łapy. Odbiło go? Nie. Nie jeszcze. Chyba jakiś krąży? Nie. Ty, ale jakby kulawy był. Przykurczo. No. Widać, że zmęczenie. Jest dużo takiego ptaka. Jakby nie było 300 ileś kilometrów musiał pokonać. Za plecami następny? Nie, nie. Gdzieś nie dasz brudnego, że to jest rzeczywiście, ale go karmił. Jest. Nie, a tutaj lata, tak. No, za plecami mam słońce, jeżeli się odwrócę, to oślepia mnie na chwilę, także nie widzę na to, ale tu, teraz widzę jak. Teraz rocznie przychodzę. O, przeszedł sobie obok. Idzie następny. Nie, tam lata co innego. Też dostaje nagrodę? Tak. Jeszcze z tamtego wynika. Mhm. Statko małe nadleciało. Trzy, jak się okazało, poleciały dalej, ale chyba dwa tutaj zostały. Jeden tutaj na pewno, widzimy. Niebieski pstry i jeszcze jeden. O. Okoliczne oddziały też taki daleki lot miały tej dystansu tego, czy inny? Jakoś? Ostrów Wielkopolski miał też 300 km. Też w Ludwigsfelde, nie? Nie, oni mieli gdzieś na południe, okolice Bałcen, gdzieś tam niżej. O, widzisz, biały. O, chłopaku, gołąb, bliźniaków, mewka. Bliźniaków, tak? A, nie pozwolili mi go zlikwidować, znaczy musiał zostać w hodowli. Jako roczny jest? Jako roczny. Jako roczny. No ale sobie tutaj radzi, widzimy. No to taki chyba wykładnik zakończonego konkursu. Ten biały? Chyba tak. Myślisz, że już koniec będzie? Chyba już, nawet może już dawno. No na razie tutaj mało ci kolegów 10 minut temu chyba. Zobaczymy. Koniec konkursu. Także na listach, na stronie oddziału Odolanów będziemy mogli te wyniki oglądać. No miejmy nadzieję, że później też jakieś ogólnopolskie nazwisko konieczne tej hodowli. I tych innych hodowli, które odwiedziamy, czy tego Walędziaka, kolegi Andrzeja, czy kolegi Sebastiana Wardęgi, na listach ogólnopolskich będziemy te gołębie, te nazwiska odczytywać przy gołębiach, które zdobywały dla nich te konkursy. No teraz troszeczkę chmur tam od tamtej strony widzę od południa się pojawiło, takich. Wiaterek lekko się tak wzmaga, ale to nie jest ciągle takie wielki jakiś wiatrzycho. Ale gołębie teraz chyba będą coraz rzadziej już przylatywać, co? Teraz będzie przerwa. Później pod wieczór pewnie znowu. Się wiatr ruszy. No, zobaczymy. Tam chyba 71 czy dwie sztuki mamy odbite. W międzyczasie przylatuje kolejny gołąb, ale kolega Arek wziął tutaj to, co mówił. Ma to mleko, ma tą karmę, bo ocenił, że ciężki lot był, tak? No ciężko, no roczne, jakby się przewracały, że tak powiem. Widzimy, miesza. Teraz jak to było wcześniej, teraz pokazywał zalane mieszanką 17 na 15 ziół, tak? Żeby się przykleiło. Tak, teraz się... Możemy karmić. Będziemy karmić, ale to się... Karmę daje dobrą, po przylocie zawsze u mnie jest karma dobra. Jakiej firmy takiej stosujesz najczęściej? O, patrz, mamy. Trzy sztuki. Jakiej firmy? No mam Goldwingsa w tym roku, mam Versalagę i mam Bayersa. Goldwingsa to pewnie wziąć, bo na tym, w Katowicach, kiedy był kiermasz, to tam stoisko się podobało, zwłaszcza pozdrawiamy jeszcze raz panią Marcelinę. Przyszły roczniaki. Nie? To chyba to zdecydowało, co? Wszystko. Nie, żartujemy, ale karmę tą też znamy i karmę Prima znamy, karmę Goldwingsa.
są w Polsce naprawdę firmy produkujące karmy, których się możemy nie wstydzić w ogóle. O, teraz popatrzymy. Te wiaderko, które przygotowałeś, to jest na wszystkie gołębie? Tak, ale to jest też na wieczór. Na wieczór, aha. Czyli teraz dasz im się najeść, a później... Nie są głodne. Co? Nie są. Dobrze przygotowane. Pamiętam, kiedy kolega Waldek piszczała, kiedyś mi opowiadał, mówił, obserwował gołębie po przylocie. Mówi, my tam się staramy im przygotowywać, tak jak właśnie różnego rodzaju mieszanki, karmy, jakieś elektrolity, a się okazywało często, że ten gołąb, kiedy z lotu przylatują, sobie siada spokojnie w celi, woli sobie nawet posiedzieć, nie? Dzisiaj mieliśmy możliwość poobserwowania, jak to no też widzę, się tak nie rzucają wcale na ten. To świadczy, że były dobrze przygotowane. Dobra. Pójdziemy sobie jeszcze, zerkniemy. Bo tutaj my wchodziliśmy do gołębników, tutaj przylatywały gołębie, chyba pod 80 coś ich będzie. Także nawet jak straty miały 75. Także jakby straty nad miały być, to już nie aż takie wielkie. O. I wywołaliśmy wilka z lasu. I pikuje nam tutaj kolejny gołąb. Jeszcze jeden tam wyżej, ale to chyba nie. Tu jeszcze jeden, ale to chyba od kogoś innego był. Jeden to na pewno jest stąd. To będzie 76 ten. Jak się odbije chyba. O, i to jest samiczka w nagrodę, tak? Tak, a się spóźnił dzisiaj typowany. No nic, to pomału będziemy kończyć naszą relację tutaj. Widzieliśmy, jak kolega Arek i przygotowywał te gołębie, jak się stresował, też widzieliśmy. Ale teraz już chyba ten stres troszeczkę opadł, co? No teraz opadł, nie? No właśnie. Także pozdrawiamy. Ale oby tylko stres opadał, nie? Tutaj widzieliśmy, jak ty przygotowywałeś, mówię, jak wyglądało przygotowywanie karmy, jak wyglądało te ziołowe mieszanki, które kolega Arek tu używa. Te mieszanki możemy też kupić właśnie, przypomnijmy, w sklepie dla hodowców.pl u kolegi Wardęgi, tam gdzie byliśmy tydzień temu. Zioła, ty jak przygotowujesz, widać, się sprawdza to. Także co, no, pozdrawiamy wszystkich hodowców. Życzę dużo sukcesów, bo to praktycznie początek sezonu lotowego. No i to tyle. Wszystko wtedy. Także dużo pracy, pracy, jeszcze raz pracy. Praca, bez pracy nie ma kołaczy, jest taki truizm, ale tak jest niestety. W hodowli gołębi, że się odpuści na chwilę. Tak jak kolega z Polskiej Poręby się po prostu na wakacje pojedzie. A konkurencja dzisiaj nie śpi. Tak, dokładnie. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i dobry lot.